Mieszkańców naszego miasta zdaje sobie sprawę z tego, że we Wrocławiu istniał kiedyś potężny zamek. Zamek, który w swoim czasie mógł rywalizować z Wawelem. Na fundamentach wcześniejszych budowli wzniósł go Bolesław Wysoki, książę, który wrócił do Wrocławia z wygnania. Bolko Wysoki. Rycerz na dworach niemieckich władców Konrada III, Fryderyka Barbarossy, uczestnik jednej z wypraw krzyżowych, zwycięzca w turniejach, bo to kawał chłopa, Bolko Wysoki, a więc człowiek bywały, prawdziwy Europejczyk. I on postanawia wznieść tu we Wrocławiu rezydencję godną europejskiego władcy. Wspaniała 18-boczna wieża, na której parterze była olbrzymia sala, 600 metrów kwadratowych, zatem ogrom. To właśnie tutaj książę przyjmował delegacje od swoich poddanych, poselstwa od innych władców europejskich. Tutaj odbywały się biesiady, tutaj minstrele śpiewali na cześć władcy. Tutaj odbywały się uczty. Jednym słowem, to właśnie tutaj, na Ostrowie Tumskim, w tej wielkiej sali, biło polityczne serce Wrocławia i Śląska. Spróbujmy uruchomić wyobraźnię. Ten niepozorny element, na który ja właśnie patrzę, to pozostałość po potężnym filarze 3-metrowej średnicy, na którym wspierała się konstrukcja całego tego wspaniałego obiektu, o którym mówię. Zwróćmy uwagę, ten filar wykonany jest z cegły. To była wówczas absolutna nowość. Norbertanie i cystersi, których na Śląsk sprowadził Bolko Wysoki, nauczyli miejscowych wytwarzania cegły. I to jest jedna z pierwszych ceglanych budowli, no tutaj na Śląsku. Te imponujące, monumentalne łuki konstrukcyjne to fundamenty wieży i sali, o której mówiłem. Niestety to są relikty obiektu, który już nie istnieje. Mniej więcej od czasów Henryka Probusa aktywność polityczna czy obecność władców Wrocławia zaczęła się przenosić na Wrocław Lewobrzeżny. Tam w okolicach Uniwersytetu Wrocławskiego wzniesiono kolejny zamek wrocławski. Natomiast tym miejscem zaczęli władać duchowni, między innymi kanonicy z kolegiaty Świętego Krzyża, i zaczęli systematycznie rozbierać ten obiekt, rozbierać zamek wrocławski. Z pozyskanej cegły wznosili swoje własne domy, obiekty, które były im potrzebne. I tu widzimy przykład takiego fundamentu wzniesionego przez duchowieństwo wrocławskie. Zachowały się jeszcze stare, średniowieczne szalunki. Tu kiedyś deski wzmacniały całą tą konstrukcję, żeby można było postawić fundament. Swój chrzest bojowy wrocławski zamek przeżył w roku 1241, kiedy podeszli tutaj Mongołowie. Henryk Pobożny był podlegnicą. Święta Jadwiga i jej synowa Agnieszka Przemyślitka schroniły się w Krośnie Odrzańskim. Na wrocławskim zamku schroniła się część mieszkańców naszego miasta. Dziś, jak widzimy, z tego zamku niewiele pozostało. Był z nimi błogosławiony Czesław, który podobno spowodował cud, i padające z nieba ogniste kule spowodowały, że Mongołowie odstąpili od oblężenia, wycofali się w stronę
Legnicy. Wiemy, co tam się stało. Czasami sobie myślę, czy to właśnie nie gdzieś z kościoła świętego Marcina, tego obiektu, który przetrwał z wrocławskiego zamku, choć w zmienionej formie, czy właśnie stamtąd, z któregoś z okien błogosławiony Czesław nie spoglądał na drugą stronę rzeki, gdzie obozowało 10 tysięcy Mongołów wśród dymiących zgliszcz Wrocławia.